Witam, z tej strony MFK, słuchajcie, jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale. Jak możecie zobaczyć, przedstawię wam dzisiaj obrazy w Minecraft, słuchajcie. Ale nie byle jakie obrazy, zaraz się przekonacie jakie. Ale słuchajcie, dobiliście 5000 łapek w górę pod poprzednim odcinkiem. Dlatego widzicie dzisiaj drugi film, tak, słuchajcie, bo w weekendy robię tak, że jeżeli pod pierwszym odcinkiem dobijecie 5000 łapek w górę, to o 20 wjeżdża drugi. I tak, teraz właśnie się widzimy w drugim filmie. Dzięki za 5000 łapek. Możesz zostawić teraz łapkę, jeżeli chcesz więcej takich maratonów jakby, no. Ale pewnie się zastanawiasz, co MWK nam dzisiaj zaprezentuje wieczorkiem. Słuchajcie, dzisiaj wam zaprezentuję mapkę autorstwa jakiejś ekipy budowlanej, na pewno ekipy, słuchajcie. Bo patrzcie to, Minecraft Pixel Gallery, tak, słuchajcie, będzie to, słuchajcie, wielka, ale to wielka galeria sztuki różnych dzieł. Głównie Van Gogha i Leonardo da Vinci, słuchajcie. To przeczytałem, słuchajcie, ze strony od autora. Macie oczywiście link w opisie, możecie sobie pobierać. Ja sobie troszkę ogarniałem przed odcinkiem, jak to wszystko wygląda. Czemu ja mam tu jakieś bloki? I słuchajcie, patrzcie, jakie to jest ogromne! What the fuck! Pierw, słuchajcie, sobie to obkrążymy, żebyście zobaczyli, jakie to jest naprawdę ogromne. Wy sobie nie wyobrażacie. Patrzcie, ta podłoga, sama podłoga tego, słuchajcie, gigantycznego budynku ma, słuchajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem bloków, słuchajcie, wysokości samej podłogi. A ciekawe, czy ona jest w środku pusta. Wypełniona jest, czaicie to? Czajcie to, to jest wypełnione, ja nie mam pytań, ale tak mi się wydaje, słuchajcie, że to nie jest budowane tak w Minecrafcie klocek po klocku, chociaż nie żeby coś, możecie napisać swoją opinię w komentarzu, słuchajcie, jak myślicie, bo jest możliwość, słuchajcie, pobrania tej budowli, słuchajcie, do MC Edit, a to jest taki program, myślę, że wam znany, jeżeli nie, słuchajcie, mogę kiedyś nagrać coś z MC Edita i was trochę pouczę, bo kiedyś się w tym bawiłem, to jest fajny program, słuchajcie, dużo rzeczy można w nim w Minecrafcie robić, słuchajcie, ale dobra, patrzcie, przejdźmy teraz do odcinka, nie będę już mówił o tych projektach, patrzcie, jakie to jest ogromne i przepraszam generalnie za wszystkie FPS-y, za to wszystko, ale no ta budowla jest naprawdę ogromna, jest ogromniasta, słuchajcie, patrzcie, są kolorowe szyby, autor zrobił kolorowe plamki na szybach, wiecie, jak to zarąbiście wygląda od środka, naprawdę kozacko, zaraz przejdziemy sobie do środka i środek będziemy opisywać, ale jak na razie patrzcie to, aż wyłączę, oh yeah, czy wy to widzicie, słuchajcie, zarąbiste tutaj cinematiki można robić. Patrzcie, jaka ta budowla jest ogromna. Naprawdę jest ogromna. Jezu. Naprawdę bardzo rzadko spotykam się z takimi ogromnymi budowlami i z takimi fajnymi projektami w nich. Naprawdę mi się mega podoba. Naprawdę mi się mega podoba. Ja patrzcie tutaj, patrzcie, bo to nie jest koniec. Patrzcie, możemy sobie tak luknąć. Zaspoileruję wam, słuchajcie. Patrzmy przez okno, co tutaj jest. Widzicie, są obrazy, jest ławka, są jakieś krzaczki. Jakie wielkie żyrandole, widzicie to? Masakra, masakra, ale do obrazów i do reszty zaraz przejdziemy, bo chcę wam jeszcze pokazać coś fajnego, czekajcie, czy ja to znajdę, czy ja to znajdę, bo tu jest taka kopuła jakby, ona bardzo fajnie jest zbudowana, czekajcie, czy nam się załaduje to? Przepraszam bardzo, Minecraft, o, dziękuję, ładuje się, tu jest chyba ta kopuła, tak, tutaj jest ta kopuła, patrzcie to, to jest też kozackie, widzicie to? Patrzcie, zarąbiste, naprawdę, patrzcie, widzicie, widzicie, jakie to jest wielkie? To jest galeria sztuki w Minecraft. Ja tego nie rozumiem. I te plamki w sumie z daleka wyglądają kozacko, nie? Możecie napisać, jak wam się podobają. Nie wszystkie znam, słuchajcie, dzieła sztuki tutaj Van Gogha i, słuchajcie, Leonardo da Vinci, bo nie jestem jakimś, nie wiem, specem od sztuki. Ja jestem tylko zwykłym Minecrafterem, słuchajcie, więc nie obrażać mnie w komentarzu i tak dalej, wiecie. Wiecie, o co chodzi. Wbijamy sobie, kurde, górą, patrzcie, ile my spadamy. Widzicie, ile my spadamy, kurde, na dół? My naprawdę bardzo długo spadaliśmy na dół. Na serio, patrzcie, jakie to jest wielkie. Wow. Wow, dobrze, widzicie, żeby to zwiedzić, trzeba mieć game moda, bo inaczej byśmy tego nie zwiedzili. Na serio. A może są tu jakieś easter eggi? Jest tu coś? Nie wiem. Fajnie by było, jakby na czymś takim był parkour. Oh my gosh. Wyobrażacie sobie to? W czyimś takim ogromnym domu. Znaczy domu, galerii sztuki.
parkour, tak między dolniczkami tamtymi, patrzcie, tak między dolniczkami byśmy sobie skakali. Zarąbisty to by był pomysł, nie? Też tak uważam, słuchajcie. A propos, jeżeli chcecie wysłać mi mapkę jakąś, macie dla mnie mapkę, to możecie wbijać na moją grupę na Facebooku, ponieważ tam możecie mi wysyłać mapki oraz na mojego maila, też macie w opisie. Dobra, i pierwszy obraz, jaki nam tutaj, kurczę, Minecraft pokazuje, to jest, słuchajcie, Mona Lisa. Tak, mamy tutaj Mona Lisę. Pewnie się zastanawiacie, ale jak autor mapy to zbudował, kurczę, ten obraz tak klocek po klocku, używając jakichś różnych gąbek, melonów i drewno? Nie, słuchajcie, mogę wam powiedzieć, że jest do tego program, jeżeli nie wiecie, bo mówię to dla osób, które nie wiedzą o takich rzeczach. Jest taki program, który też wam mogę przedstawić, możecie mi napisać w komentarzu, czy chcecie, bo jest taki program, słuchajcie, że wklejacie sobie zdjęcie i on wam generuje mapkę właśnie z obrazem, słuchajcie. I naprawdę, i to działa, bo ja się kiedyś bawiłem i powiem wam więcej, że nawet na mojej grupie na Facebooku możecie zobaczyć takie fanarty, tak, takie fanarty mojego awatara z YouTube'a. Serio, takie fanarty często dostawałem swojego czasu i no fajnie, fajny fanart, no co tu będziemy dłużej mówić, nie? Dobra, kolejnym obrazem już nie wiem, co to jest. To jest coś... Czekajcie, bo generalnie pokażę wam coś śmiesznego, patrzcie, jesteśmy blisko tego i to nam nic nie przedstawia, bez kitu, widzimy sobie tu jakieś craftingi, jakiś stone, a patrzcie, a teraz odjeżdżamy sobie, to jest taka, nie wiem, to jest, jak to się mówi, to jest iluzja optyczna chyba, nie wiem, możecie mnie poprawić w komentarzu. Patrzcie, i patrzymy na to z daleka i już nam coś to przypomina, są jakieś, wiecie, goście, jest stół, są krzesła, słuchajcie, jest jakaś lampa. Taka iluzja optyczna, no, MWK, postaraj się. No, generalnie autor mapy mówił, tutaj jest napisane generalnie, macie link w opisie do tej mapki, to tam jest dopisek, że jeżeli będzie się bugować, to proszę to światłem właśnie w ten sposób. Ale zanim my to, o nie, ja nie pamiętam, jaki tu był blok, o, mam nadzieję, że to nie zepsuje całego obrazu, który tutaj jest, słuchajcie, w tej galerii sztuki tutaj, wiecie, wystawiony, bo będziemy musieli zapłacić grube siano za taki obraz, bo to w końcu jest sztuka. Sztuka, słuchajcie, ej, ale lipa straszna, że kurde, trzeba to tak naprawiać. Cały obraz jest tak wielki, ale dobrze, że mamy game moda chociaż. Czekajcie, czy to już wygląda? Nie, jeszcze jeden czarny pasek. Nie wiem, czemu tak się dzieje, serio, nie mam pojęcia, czemu się tak dzieje. Jak pobierzecie sobie mapkę, ogólnie to polecam mieć dobrego kompa, jak pobieracie tą mapkę, bo inaczej to sobie nie polatacie, nie popatrzycie. Ja już, wiecie co, nie mam przyjemności, jak widzę tutaj, że są, wiecie, takie... Taka mgła jest, serio, nie widzę w tym jakiejś większej przyjemności. O, i mamy jakąś typiarkę. Mamy jakąś spoko typiarkę, fajny obraz, słuchajcie, przejdźmy dalej, zobaczmy, co my tutaj mamy. Tutaj widzę, aha, to są chyba, kurde, świecące pumpkiny, tak mi się wydaje. Musimy sobie znowu odbagować, o Jezusie, Minecraft, co to było, co to za lagi, czemu to tak laguje, co się dzieje? To laguje pewnie przez to, że właśnie odbugowuje światło w ma... O Jezu, przepraszam was, że musicie takie rzeczy oglądać. Ale tutaj już nie laguje, a bo tam było światło, może dlatego, nie wiem. Ale generalnie lipa z tym, że trzeba takie rzeczy robić, kurde. Autor mapy się nie postarał. Ale nie, no żartuję oczywiście, żartuję. To jest taka, słuchajcie, moje nieśmieszne żarty. O no, serio, Minecraft, serio, dobra, okej. I co my tutaj mamy? Bo tutaj nie wiem, co to jest za obraz. What the f... Ej, serio, nie wiem, co to jest. Widzę chyba odbicie jakieś. Tutaj jest jakieś odbicie. Czekajcie, polecimy sobie jeszcze dalej. Okej, dobra. Ten obraz ma głębię. Teraz jej nie widzicie, ale patrzcie teraz. O, pyk. Są tutaj jakieś drzewka. Jest czerwone niebo, tu niebieskie niebo, tu jest chyba jakiś ziomek albo drzewo z gałęziami i tu jest odbicie w wodzie, tutaj tak samo, tu jest droga, jakieś kałuże. Ja mówię to, co ja widzę, możecie pisać generalnie, co wy widzicie w tych obrazach. No i generalnie, no nie jest jakiś super obraz. Najbardziej mi się podobał, nie, najbardziej co mi się z tej galerii podoba, powiem wam na koniec tego filmu. Tak, słuchajcie, będzie parę informacji na koniec filmu, więc opłaca się, myślę, oglądać. Patrzcie, jak to laguje, o nie. Dobra, i ostatnie tutaj obrazy i później jest tylko już figura, do której przyjdziemy, tam się pożegnamy. O, tak zróbmy, co? Tam się pożegnamy i będzie gitarka, no. Kolejny obraz, jaki nam się rzuca, słuchajcie, w nasze oczęta, to jest, słuchajcie, tak mi się wydaje oczywiście, jest to jakaś wieża, słuchajcie, tutaj jest wysepka, tu jest woda, takie, wiecie, zachód słońca i to wszystko odbija się, słuchajcie, w wodzie. No mi się wydaje, że to tylko to widać, słuchajcie, tak szczerze, nie?
Tak szczerze to tylko to widać, no nie wiem. O Jezus, bugowany obraz, trzeba to naprawić. Serio, to jest irytujące, nie dość, że Minecraft mi laguje przez to właśnie, przez te bugi. O widzicie, patrzcie jak to laguje, to jest straszne. Dlaczego tak się dzieje, to jest fe, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to ze względu, że tak laguje. Dobra, nie mam pojęcia co tutaj jest. Widzę chyba księżyc tak na starcie. Widzę chyba jakąś wieżę. Zaraz się wszystko okaże. Widzę jakieś gwiazdy. Nie wiem co to za obraz. Nie wiem co ten obraz mi może przypominać. I raz, że nie znam tego obrazu. Zaraz będziecie mnie hejcić, że ty Ewoka, co ty nie znasz żadnych obrazów. No nie znam obrazów, ja się takimi tematami nie interesuję. Wiem, że ten obraz na pewno jest kojarzony. Ten obraz macie w szkole, ja też go miałem, ale powiem wam szczerze, że nie pamiętam jak on się nazywał, chyba krzyk, coś takiego, bo tutaj są przedstawione emocje, przerażenia, krzyku i w ogóle, no. Ale nie będziemy się w to zagłębiać, no to jest ten ziomek z otwartą buzią, słuchajcie, trzymający się za głowę, krzyczący, jest na moście jakimś, słuchajcie, no tak, tak, MWK. O Boże, jaki wielki tutaj bug na tym obrazie. Oh no, o Jezu, o jakie lagi, co się będzie działo? Tutaj na tym obrazie mamy jakąś typkę i typiarkę i nie będę się kompromitował, naprawdę, bo ja w ogóle nie pamiętam obrazów. Kiedy ja miałem obrazy, to byłem w gimnazjum, wiecie kiedy to było? To było tak dawno temu, naprawdę, ej serio wam teraz mówię. Ja naprawdę bardzo dawno temu miałem jakąś plastykę i tak dalej, więc jeżeli chcecie i macie ochotę, to możecie mnie poprawić, bo ja się na tym nie znam, nie interesuję się tym generalnie, nie? Więc żeby nie było hejtu, to tak odpowiadam, wiecie, za czasu, nie? Za czasu odpowiadam wam, że nie znam generalnie w ogóle się na sztuce i tak dalej. No, dobra, już dobre wyjaśnienie, mam nadzieję, że tak, dobra. No, tak jak myślałem, mamy tutaj, ale wydaje mi się, słuchajcie, że jest to Maria Skłodowska, ale nie jestem pewien, słuchajcie, jak nie wiecie, słuchajcie, kto to była Maria Skłodowska, to sobie wpiszcie w internet. Mogę wam powiedzieć tyle, że jest to kobieta, która, słuchajcie, zbadała zjawisko promieniowania i tak dalej, więc możecie sobie sprawdzić. A my przechodzimy do ostatniej rzeczy, słuchajcie, która jest tutaj z takich dzieł sztuki, słuchajcie. Są to tutaj jacyś wojownicy, których oczywiście nie znam. Chyba tak mi się wydaje, że to wszystko jest podpisane, ale już ominijmy ten fakt, bo pod koniec odcinka będziemy nagle sobie czytać, co to jest za obraz i tak dalej. Nie ma sensu chyba, nie? Ja też tak uważam, nie ma sensu. Jeżeli chcecie sobie się dowiedzieć, jak dokładnie z tym jest, to pobierajcie sobie mapkę, macie link w opisie. My sobie tutaj na kucyku, słuchajcie, ninja, będziemy kończyć odcinek, więc ja byłem sobie MWK, słuchajcie, końcowe informacje, słuchajcie, bo mówiłem w trakcie odcinka, że będą informacje. Informacje, słuchajcie, jakie chciałem wam przekazać, są takie, że już wkrótce, słuchajcie, już mówię to tyle razy, ale będę powtarzał, żebyście pamiętali, że niedługo, słuchajcie, startują moje koszulki startują. Na moim Instagramie możecie zobaczyć sobie, słuchajcie, jak one wyglądają. Powiem wam tyle, konkurs na koszulki, już niedługo ogłoszę wyniki. Jeżeli ktoś chce jeszcze brać udział, to jeszcze ma parę chwil, słuchajcie, macie link w karcie, słuchajcie, to jest podróż w czasie, tam po prostu w komentarzu trzeba napisać, dlaczego chcesz koszulkę wygrać. I tyle, słuchajcie, tyle z informacji, chciałem wam tylko wspomnieć, że bardzo, ale to bardzo dużymi krokami koszulki się zbliżają do publikacji, więc oszczędzajcie sobie pieniążki. Mogę wam obiecać, że będę ich naprawdę sporo rozdawał, jeżeli wam się spodobają. Więc ja byłem MWK, jeżeli oglądasz to do końca, to napisz Minecraft 1.10 jest spoko. Trzymajcie się, zostawiajcie łapki w górę, zapraszam na wszystkie social media i na fanpage'a, bo tam dużo dodaję, na grupę. Ja byłem MWK, trzymaj się i miłego wieczoru.